Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktur, a to jest podcast BSSB z tajemnic. Witam Was serdecznie w odcinku numer 62. Dzisiaj będzie trochę inaczej, dlatego że po raz pierwszy nagrywam do Was ze studia. Co prawda, studio zrobiłem sobie w domu, ale to już nie jest to samo, co przejazd samochodem i różne dźwięki, które przychodzą nam z boku. Dzisiaj mamy okazję przetestować pierwszy sprzęt, który sobie zakupiłem i zobaczymy, jak całość wypadnie jakościowo. Dzisiaj poniedziałek, w związku z czym odcinek na temat ludzi BSS-u. I dzisiaj opowiem Wam o pewnej bardzo mądrej i ciekawej. Kobiecie, jaką jest Mira Mech. Jest ona osobą, która ma zdecydowany wpływ na rozwój sektora BSS-u w Polsce. I mm, kilka słów o tym, jak nasze drogi się ze sobą zetknęły. Ja poznałem Mirę ponad 10 lat temu w Irlandii, w firmie SWS. Sam też pracowałem w tej firmie, później przechodziła ona zmiany, zamiast SWS stała się Southwestern, później połączyła się z grupą Capita i pod taką marką w tej chwili funkcjonuje. Mira przeszła drogę od kontrolera finansowego do szefowej jednego z najprężniej rozwijających się GBS-ów w roku 2019, i mam tutaj na myśli jej obecne miejsce pracy, jaką jest Centrum Usług Wspólnych firmy Axonobel. Mira jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Oraz absolwentką CIMA, co już wskazuje na jej dosyć mocne podstawy finansowe i księgowe. Tak, z tym obszarem ma ona do czynienia na co dzień i rzeczywiście z tego kierunku wypłynęła na szersze drogi w świecie GBS-ów. Od roku 2007 połączyła się ze światem BSS już na stałe. Po pracy w SWS w Irlandii przyjechała do Polski i 4 lata spędziła w SDI Media. Gdzie od specjalisty w dziale należności, przez rolę team lidera, w dziale accounts receivables i kontrolera finansowego, awansowała na lidera GL and Financial Reporting na Europę. Kolejne blisko 6 lat spędziła w Accenture, to tu zarządzała już portfelem kilkunastu klientów i realizowała szereg procesów finansowych. A od października jest szefem GBS Waxo Nobel. W ciągu roku zbudowała w pełni funkcjonalne centrum typu GBS. Nie dość, że na początku zajęła się wyborem takiej tymczasowej powierzchni dla całego centrum, to później zajęła się profilowaniem jego działalności. Zarządzała również migracją procesów, a na koniec jeszcze przeprowadziła proces zmiany biura, zmiany siedziby. Silny międzynarodowy zespół, który udało jej się stworzyć, towarzyszy jej od pierwszego dnia i to razem z nim buduje struktury GBS firmy Axonobel. A od samego początku, co się rzadko kiedy zdarza w polskich realiach świata nowoczesnych usług dla biznesu, zadbała również o praktyki employer brandingowe. Które towarzyszą jej już od samego początku, i wraz z uruchomieniem nowej siedziby, tutaj cała działalność employer brandingowa w jej rozumieniu i w jej wykonaniu również miała miejsce. Mira to bardzo mądra osoba, doświadczona osoba, a do tego bardzo energiczna. W zasadzie, jak się rozmawia z Mirą, od razu przemawia przez nią cała ta energia działania, także Da się to wyczuć, że macie do czynienia z kimś, kto twardo stąpa po ziemi i wie, co chce osiągnąć w swojej pracy. Chętnie też Mira czerpie wiedzę z otoczenia i chętnie się tą wiedzą dzieli. Jest ona prelegentką na kilku różnych wydarzeniach, a ja sam miałem przyjemność zaprosić Mirę na dwa z wydarzeń, które organizowała Fundacja Pro Progresio, dlatego że Mira była już prelegentką m.in. na BSS Tour, gdzie wypowiadała się w obszarze HR-u i zarządzania w obszarze Customer Experience. I to były bardzo ciekawe wypowiedzi, które wplotła zarówno w tematykę związaną z zasobami ludzkimi, jak i szerzej globalne zarządzanie w centrach typu GBS. Jeżeli chcecie poznać Mire bliżej, no to odwiedźcie jej profil na LinkedInie. Myślę, że stamtąd się też dowiecie już bardzo dużo. Albo wybierzcie się do tego nowego biura, które wybrała dla swojej firmy i którym w tej chwili zarządza. To biuro znajduje się w Depark przy ulicy Krakowiaków i muszę przyznać, że jest bardzo nowocześnie i bardzo ciekawie przyrządzone. OK, to chyba tyle na dziś mam dla Was. Kolejna osoba, którą przybliżam Wam w odcinkach podcastu BSS bez tajemnic. A na koniec, czy wiecie, czym zajmuje się Aksonobel globalnie? To m.in. właściciel takich marek jak Dulux i Sadolin. To firma z pasją do malowania. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Mówił do Was Wiktor Doktor, a to był podcast BSS bez tajemnic.